Siedzicie nie za Państwa rozumieć tutaj na rowerze i najbardziej przez wodę zimną. A to, co na wodzie i na bezpieczeństwo na wodzie, to na pewno o to dba grupa WOP. Jest motorówka, są ratownicy, pokazują ten specjalny sprzęt, który jest wystawiony, który można dotknąć, sprawdzić, można im zadać pytania. Myślę, wszystkie grupy z naszego miasta, które dbają o nasze bezpieczeństwo, czyli Straż Pożarna, Policja, PCK i WOP odpowiadają na Państwa pytania. Są do Państwa dyspozycji i proszę sobie skorzystać. I ja mówię o dzieciach, aby mogły zapytać się, aby mogły zbadać, aby mogły zapytać. Ale dorośli, my też często mamy dylematy w związku z tym, jak zareagować w niebezpiecznej sytuacji. My często też zastanawiamy się, ile jest tych oddechów, czy dwa, czy w tym momencie uściskamy, ciśniemy na klatkę tylko jedną rękę, czy może dwie, jak to wygląda. Można to sprawdzić. Najgorsze jest chyba, kiedy tej niewiedzy nie będzie wypełniany wiedzę, a dzisiaj ta wiedza przewodnika na Placu Centralnym jest uzupełniana, a wiedza bardzo ważna, bardzo praktyczna, bardzo potrzebna, bo o bezpieczeństwie. Bezpieczeństwo i bezpieczeństwo na pewno możemy czuć się znaleźć w wypełnia. Oprócz tego, to chciałabym powiedzieć o tym, co nastąpi już niedługo. W połowie sierpnia jedyna plaża tutaj, na wysokości tej linii. Proszę Państwa, czas start slalomem między fontannami. Uwaga, żeby kaczka nie spadła. Leci, leci, leci. Było blisko. Proszę Państwa, świetnie im idzie. A doping, gdzie jest doping? A gdzie jest doping? Właśnie, gdzie jest doping? Proszę Państwa, kibicujemy. Brawo, brawo. Czyżby kaczka bez szwanku dotarła? Super, świetnie. No pięknie, prawda? Mamy jeszcze pierwszy rzut, drugi śmiało, nie boimy się i rzucamy tak, żeby trafił do kąta, dobrze? Pięknie, prawda? Mamy, brawo, to był rzut celny i trzeci rzut. Mam nadzieję, będzie celny, będą dwa rzuty. Czyli osoba uratowana. Brawo, Anna, pamiętamy, Anna, żeby zadowolować swoją osobę z pary w jak najbardziej zabawny sposób. Liczy się inwencja w kółku. Czekaj, widzimy różne koncepcje, które będą miały głowy, nóg, które będą głowy. Przypominam, że liczy się przede wszystkim to, jak będzie dana wyglądał na końcu, jak najbardziej śmieszna metoda. Jakieś pokarki mogą być, wszelkie takie inwencje są mile widziane. A w międzyczasie powiem, że o godzinie 17 tutaj przy tym stoliku odbędzie się dla wszystkich dzieciaci zainteresowanych konkurs rysunkowy. Konkurs rysunkowy na temat